O stary, taki Twix Shore? Przygarnąłbym takiego, nie ma to tamto. Ja do tego kajzerka i śniadanie udane, proste. Wy którego wolicie, Twixa lewego czy prawego? Prawy do lewego. Odświeżacz od zapachu ogórków konserwowych, krakus i cała chata wali ogórem. Watacha nie gryzie, watacha pożera. Palone masło. Masło jest palone, co na grzale. Ale tak swoją drogą palone masło, bo palone ma... Ha, palone masło. Palone masło palonym masłem, ale to jest zajebisty smak lodów. No cap. Palone masło. Masło jest spalane. Mniam, Milka flaczki. Jeszcze tak z bułeczką. Fu, flaki. Lubicie flaczki? Flaczka to wam... Strzelić mogę. Jak to widzę, to mam smaka na flaka. Mega paka Lay's bigosowe. Ty, ale bez jaj, coś takiego to bym sobie spróbował. No stary, bigosowe chipsy. Aż bigosa z dupy z... Tak jak na przykład była propozycja i prezentacja smaku Gaminata Bigos. Takiego Gaminata to bym zatankował. Lol, ale ślimor wreszcie przyszedł po ten ser na pierogi. Kuleczka majonezowa. Ale czaj stary? Bierzesz sobie taką kulę i normalnie po kanapce szorujesz. To jest dobry pomysł, winiary. Ty weź tam tych słoików nie rób, tylko się zastanów nad takim rozwiązaniem. Co na grzale, wariacie, magii, przyprawa zalana? Ale bym zalewał. A był też liquidzior o smaku, smak kabanosy tarczyński, płyn taki. Zalewałbyś? Idealna czekolada nie istnieje. Kaszankowa, cebulowa, kluskowa, golonkowa, żurkowa i kiełbasiana. Stąd najbardziej, nie wiem, kiełbasiana. Wszystkie bym opędzlował. Ale brakuje jeszcze pierogowej i ogórkowej. Napiszcie widzowie w kom, którą byście najbardziej stąd zjedli. Co to jest? Orbit? Vanish. Gumsko o smaku vanisha. Vanish guma, nie Orbit. A tak w ogóle to przeglądamy IG zjarane produkty. Obserwujcie link w opisie. Ło, ty szlugi Liptonka. Zajebiste by były szlugony Liptona. Lipton Lights, ale i co, herbatę się jara? Jaram tak dużo, że nie wiem co gadam. Ej, ale kto z was nigdy jak był mały nie palił herbaty? No tak, szlugi z herbaty zawinięte w kartkę A4 to były pierwsze szlugi. Nie wierzę, jakim debilem byłem. Czy w sumie nic się nie zmieniło w tej kwestii? Boska energia, Jan Power II. Pyszny napój o smaku kremówkowym. Pisella? Że jest pi, czyli... Fasola. Ja myślałem na początku, że pistacja, że to jest Nutella o smaku pistacjowym, to bym żarł jak po... Albo o smaku maczy, jakby to było. Też było zajebiste. Smacznej maczy i... potwierdzaczy. Kinder Surprise. Ciekawe, jaka tutaj się chowa zabawka w środku. Krakus? A, bo to jest ty, poczekaj. Szynka w płynie, synie. No początku się nie strzeliłem, co to jest. Myślałem, że zwykła woda smakowa jakaś, a później dopiero patrzę. Krakus, szynka, a krakus to robi szynki, a nie ogórki. Może i to są multiproduktowi. Ale taka nie no, o smaku szynki to tak mniej, ale o smaku bekonu to bym w siebie wlał. Chlej bez limitów. Zajebisty patent TBH. Play, no weź się, przestańcie te telefony już robić, tylko weźcie formika 0.5. Taki chlej bez limitów. Po co się ograniczać? A gdzieś ostatnio mi stary wyskoczyło też chyba z reklamy z Wisha. Taki chicken wisior. Stary, że ci to drift by był w takim chicken wisiorze? No pa, jak to wygląda, zajebiście, jakiego nuggeta se walisz na szyję. To cudowne, ja bym takiego nuggeta nosił. O mniam, Lay's mega paka pierogowe. Ale muszą być ruskie, bo z kapustą i grzybami. Zresztą bez dyskusji. Wszystkie pierogi są dobre. Ciekawe, jakie te są chipsy ziemniaczane. O smaku pierogów z grzybami z kapustą. No i pycha. Ale ruskie też są cudowne. I weta nic nie pisz nawet. Włocławek ketchup, lody ketchupowe. Lody w domu. Były kiedyś lody majonezowe. Ja miałem nawet okazję ich spróbować, ale nie spróbowałem. Ketchupowe czy były dobre? Nie wiem, jadłem majonezowych, więc nie mam jak oceniać. Kolejne szlugony, tym razem Nutella wjechała. To by było dobre. A są takie chyba szlugi czekoladowe czy coś takiego. Gdzieś się z takimi spotkałem kiedyś. Tylko jak poki to wygląda. DiCaprio, Boże, no nie wierzę. Po Caprio to się sika na żółto. Na pomarańczowo, sorry. Majonez kielecki 0% Radler. Ale by zerowane było. Ale guma. Nike just do it. No just do it. Motywujący cytat na opakowaniu. Milka o smaku ketchupu. Ale to jak tam naładowali tego ketchupu, ty. Nie wiem, mam takie obawy w tym momencie, bo jednocześnie zbiera mnie na żygi, a jednocześnie bym tak to ukąsił. Wyobraź sobie, że tu masz ketchup i to tak jest. Yes.
Pycha. O, Milka o smaku majonezu. To akurat nie, no nie wiem. No nie jadłem tych lodów majonezowych. Nie, jak ktoś je jadł, to on se napisz w kom, czy dobre były. No ale Milka o smaku, to wygląda normalnie. Nie to co z tym ketchupem. Ale pyszny produkt. No Arnold ekipy to już jest klasyczek. To musi powstać. Flopa. To by można pić. Hacker. Napój o smaku hackera. Oreo burger? Ty to wygląda dość realnie. Oreo... Oret? Ale to dość legitnie wygląda i tak dość profesjonalnie, to nie głupie. Jakie lody, ogórek konserwowy. Chociaż bolałbym kiszony, nie oszukujmy się, kto lubi ogórki konserwowe. Ewentualnie małosolne są jeszcze OP. Co to jest, paracetamol, lody? To wygląda też jakby to było z tego, nie? Idealne lody na ból istnienia. A taki wanisz to by był pity. Siadane by było na puchę wanisza. Lay's cappuccino. China Flavored. Ej, a to też bym spróbował. Raczej to by nie było. Ej, były w ogóle kiedykolwiek w sprzedaży słodkie chipsy? Poza tymi takimi chrupkami, co są tam czekoladowe i tak dalej. Bo to domyślam się, żeby jakieś takie słodkie było i były takie kiedyś? Nie wiem, że czekoladowe chipsy. To tak bez żartów bym czegoś tam nie koniecznie cappuccino, ale czekoladowych chipsów to bym chciał spróbować. Była pizza, wiem, że czekoladowa. O, a taka propozycja do lizania to też nie jest głupia propozycja. Taką kulę sobie bierzesz o smaku majonezu. No czemu ja tych lodów nie spróbowałem? Jeszcze to był ikoniczny smak, bo o smaku majonezu kieleckiego. No i teraz mam ochotę spróbować o smaku tego, lizones. No tak, tak. Jak tak samo ciężko rozpakowuje się jak Chupa Chupsa, to ja to p***le. Giga plus one dla ciebie. Czy tego się rozpakować nie da? Liptonek English Breakfast. Gdzie takie można zakupić? Pasta do zębów o smaku czosnkowym. Ale fresh by było z japy. Idealne przed rendezvous. Szczotujesz sobie zęby taką i na lizanko. O, a tu jest też o smaku Nutelli. Twój dentysta by cię kochał, ale w ogóle ja sobie teraz wyobraziłem to. Stary, aż mnie zęby zabolały i... No wyobraź sobie, że szczotujesz tym zęby czekoladą, k***a. No czekoladę na zęby nakładasz sobie. Ale bolą zęby, co? Co wy z tymi majonezami macie? To w ogóle jak majonez nie wygląda, to jest żółte. Co to jest? Jak trzymasz teraz telefon? 1, 2, 3, 4. Jak trzymacie teraz telefon? Napiszcie w komentarzu. 1, 2, 3, 4. Jestem ciekaw. Yo, jak trzymasz teraz telefon? Co to jest? Przecież to są chipsy i woda. Że Pepsi jest zamienione, że tu powinna być Pepsi, a tu dopiero teraz załapałem. Otwierasz, a tam pół puszki picia, a reszta powietrze. No ale pycha, strasznie dawno nie jadłem Pepsi i nie popijałem Lay'sami. A wy? Domestos Active Coca-Cola? Co to jest? To wygląda jak popcorn do mikrofali. Zero cukru, Ale z takiego domestosika na hej now. Jeszcze tornadko bym zakręcił. Majonez kielecki, woda, idealna do galaretek, śledzia oraz sałatek. Do galaretek? A pewnie tych. Nie no, jak to lubiłeś jeść? Ty, paka mucha s***a, tu chodzi, zaraz ją... siema. O, ty k***a, latasz dalej? Z mojej czapki, no spi***aj no. No i siedzi tu nadal, nie no, na hita cię mam. Czaisz pa, na ręku mi usiadła, na hita jest mucha. Masz szczęście. No jak jedliście te galarety takie, się wam to smakowało, dziwni jesteście mega. O mniam mniam, the whole pickles inside. Ej, tutaj te jakby były takie inside piklesy w czekoladzie, dobra sprawa. Jadłam ogórki z Nutellą, były bardzo dobre, więc jak zobaczę tą czekoladę, to biorę bez zastanowienia. No już jest w biedrze dostępna, leć. Przyprawa magii do picia, ale pycha. Co to jest? To jest pączek, który po rozkrojeniu jest beef w środeczku. Beef paste. Jakie perfumensy o zapachu Doritos, Cool Ranch jeszcze. Head and Shoulders, Heinz and Shoulders. A, no i teraz rozumiem cały żart, bo mówię czym to jest. Barszcz Sosnowskiego. Ej, była kiedyś spina jakaś z tym barszczem Sosnowskiego, jakś nie można było tego dotykać. Ja dotykałem i co? Wszystko jest widoczne, co? Gówno. O mniam, lizek o smaku masła, zajebisty by był.
ej, no kocham masło. Stary, ja sobie nawet masełko, jak jest, czasem sobie biorę i jem normalnie, tak po kawałeczku, no nie bez przesady, że całą kostkę gryzę. Ale akurat tak troszeczkę sobie masełka wziąć, robicie tak? Absolut woda, akurat dla gówniaka. O nie, tutaj jest coś dziwnego zrobionego bardzo. Trochę mi to nieprzyjemności dało. Sok pomarańczowy i pasta do zębów. Ojej, w sensie wyobraziłem sobie to połączenie. Jak robię je na sobie, bo tak się zdarzyło czasem, że po umyciu zębów jesz na przykład orange juice, to już jest w ogóle po sprawie. Ale cokolwiek się zje takiego niepasującego do toothpaste, to jest taka Sahara w mordzie. Idealnie pasuje ta mordka piękna. O, kuleczka do lizania, znaczy lizak o smaku majonezu kieleckiego także się znalazł. Gdzie taki dorwać? Pyszka, żywiec zdrój, smakowa z nutą cebuli, woda z polskich źródeł. A jakby z mordy pięknie. Colgate beef lasagna? Ale jak to? Czy to sensu nie ma nawet, że co tu pasta do zębów jest powkładana? Nescafe baterie? No takie, w sumie miałoby to sens, nie? Że Nescafe baterie, kawa, ten Gaminate jest lepszy, to jest wiadome. Z kodem REQUIRE 10% zniżki to w ogóle nie ma o czym myśleć i się zastanawiać, czy by tego nie kupić. Po prostu trzeba działać. No nie, no tutaj tak ktoś odleciał totalnie. Że co, że Lazy Glow Stick Fluid? Przecież to nawet nie jest jadalne. I co, że świecisz w ciemności po tym? Majonez kielecki, CK Mayo, taki zapaszek. Co tu mają na kolejnym znowu? Oceń w komentarzu swoje wakacje w skali 0 do 10. Takich postów potrzebujemy. No nie jakieś jedzenie dziwne. Po prostu oceń w komentarzu swoje wakacje w skali 0 do 10. I ty się nie zastanawiaj, tylko pisz ten komentarz. Co to jest? Tymbark? Multivitamina? Witalność? A czemu... A mop jest. No czemu jest mop? Ja myślałem, że to nagietek. Znaczy taki kwiatek, chyba nagietek. O miam, to by były chipsy na święta. No stary, nie trzeba by było mrozić tej sałatki później na kolejny rok, tylko jesz takie o smak sałatki jarzynowej. No, czuję ten smak, jak to widzę. Ice cucumber, Pepsi, ale to jest takie chińskie, nie wiem, jakiś tam. To nie wygląda jak fake produkt. To takie coś może istnieć na świecie, w tych Chinach, Japonii chyba. Znaczy napiłbym się tego, spróbowałbym, gdyby nie wyglądała ta butelka jak Domestos. Poza tym jest Sprite chyba taki. No i tu kolejna fobia do majonezu. Co wy macie do majonezu, ty? No nie rozumiem, co jest z tym majonezem, że wszystko jest majonezem. Chipsów jeszcze nie było, o smaku majonezu, zdenerwowałem się. Co to za lody Oscar o smaku mięcha? Od kiedy to jest zjarane? Przecież zawsze się taki je w upalne dni. Prawdę napisał. Wow, Tabasco jako gaśnica? To chyba odwrotnie. Na odwrót. Trzeba iść takim komuś na mordę napsikać. Jak gaz pieprzowy by to zadziałało, albo gorzej. Co to jest? To jest lodu... Co k***a? Czemu ja powiedziałem, że lodówka? Nie wiem, wyglądało jak lodówka. Patrzę, to jest ten, do... ust? Rzęs? Nie wiem. Rzęs chyba. Ale jakby było do ust taki błyszczyk o smaku kolibrz, to by było zajebiste. Lakier do paznokci, Nutella. Palce lizać. No dokładnie. Do tego produktu palce lizać, to by było najlepsze hasło reklamowe. Maść na ból dupy, jak ja dawno tego produktu nie widziałem, stary. Kiedyś się dało taki kupić, to był mem, nie wiem, 2012? Maść na ból dupy. Róż dupę, miętówki o działaniu motywacyjnym. No, takie coś przydałoby mi się. Ale czemu to są miętówki? Przecież to wygląda jak Listerin. To napój chyba. Piliście kiedyś Listerin? Smakuje jak Bombaj. Ale nie na***sz się, serio. Maczkowe gumy o smaku fryty. Co jest? Komuś się pomyliło, czekaj. No, sygnał, że pasta tutaj w tym, a tutaj w tym. Znowu mnie zęby zabolałem, jak to zauważyłem. To bym zjadł całe. Łyżką biorę. A mydło Snickers. Ta, ty k***a, nie fantazjuj. No nie, no z gumami też tu widzę jakiś problem jest, nie? Z majonezem i gumami, no co ty? Chanel, Paris, perfum, ale co to jest? To jest farba do ściany? Starbucks, a takie opakowanie przecież mogłoby być normalnie napój w tym. Tylko co to jest? Płyn do wycieraczek? Olej silnikowy chyba, nie? To co to jest? Bandaż, który wygląda jak bekon, okropne. Popcorn pikle, stary. Popcorn o smaku ogórów. To akurat jest zajebista nera. Kurczę, no stary, mieć taką nerę z bebzonem. Ja nie muszę takiej nery mieć w sumie. Co to ma być? Być Pringlesu smaku kurwa żywieckiej? Kabanosy tarczyński. Ale Doritosy ty. Możemy Doritosy w domu. I stara ci kurwa przynosi kiełbę. To nie nos, to jest kinol ziomek. Co to jest? Aż mydło i glut taki leci z noska.
do zlizania. O smaku węgla Pringles, nie, to jest seaweed, zielsko morskie. A, bagienne ziele, no tak. Ramen, zup, chicken, flavor, spodnie. Hoodisy też takie były w ramenik, zajebiste bym przygarnął. Heh, burrito, maskę, co ma gostek, wącha tortille. Ale taki blanket tortillowy to jest akurat giga zajebisty. Zobacz, ty przychodzi ci taki i se normalnie możesz spać pod burritosem. Ale jazda. Heh, albo siedzieć na burrito zerowi w piknik, ale piknior. Ale że pizzowy też jest, bo to niby jak pizza, ale jest duży koc, tu pizza, tortilla, burrito, narzuta, zdecydować się nie mogą. Ale nie, no ty rozkładasz, jak to stoi pod tym stołem. A tu takie rozlane, nie, no to dziwnie wygląda strasznie, ale dla mnie się podoba. A no pies pod pizzą jest tu normalny ten, ale jazda. Jakie pyszności, hot pocket z gwoździami. Durne jak kilo gwoździ. O, to było też na ostatnim odcinku, z piątnicy, albo skąd.